Klaudia Sedlaczek-Hebda. Witam Państwa w środę 3 kwietnia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. W czasie trwania kampanii wyborczej policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie prowadzą wiele spraw w kwestii zniszczonych plakatów wyborczych. Udało im się już ustalić kilku sprawców i postawić im zarzuty. Przeciwko nim został skierowany wniosek do sądu. Od lutego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie otrzymują szereg zgłoszeń dotyczących zniszczonych plakatów wyborczych kandydatów różnych ugrupowań. Prowadzonych jest łącznie 15 spraw o wykroczenie oraz jedna o przestępstwo. Na chwilę obecną prowadzimy 15 spraw o wykroczenie, gdzie w 5 przypadkach sprawcy zostali ustaleni, a 4 sprawcom wykroczenia został przedstawiony zarzut zniszczenia. Prowadzone jest także jedno postępowanie karne. W tym przypadku wartość szkody przekroczyła 800 zł i czyn ten kwalifikuje się już jako przestępstwo. Sprawca dopuścił się również namalowania symboli nazistowskich, których propagowanie w naszym kraju jest karalne. Jest zabezpieczony monitoring, na podstawie którego policjanci będą analizować i typować sprawcę tego przestępstwa. Zniszczenie mienia, którego wartość strat nie przekracza 800 zł, kwalifikowane jest jako wykroczenie. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia o wartości strat przekraczających 800 zł kwalifikowane jest jako przestępstwo. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Jaworzna. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach akcji Śląskie dla seniora i przyciągnęło wielu chętnych. We wtorek, 2 kwietnia w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Wydarzenie organizowane było w ramach akcji Śląskie dla seniora we współpracy z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim. Mamy dzisiaj bezpłatny dzień badań profilaktycznych w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie i mieszkańcy Jaworzna, nie tylko seniorzy, chociaż oczywiście jest to w ramach kampanii Śląskie dla seniora, mogą skorzystać m.in. z pomiaru ciśnienia krwi, ze spirometrii, z badania wzroku czy badania tkanki kostnej. To wszystko jest właśnie dla mieszkańców dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego z pogotowiem ratunkowym w Sosnowcu. Mieszkańcy mogli skorzystać z 5 stanowisk, gdzie przeprowadzano takie badania jak badanie oczu, badanie serca, spirometria, badanie stanu tkanki kostnej oraz pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru. Była również możliwość sporządzenia tzw. koperty życia, gdzie zapisywane są podstawowe informacje dotyczące zdrowia pacjenta oraz jego dane osobowe. Są to m.in. grupa krwi, przyjmowane leki czy choroby. Inicjatywa ta miała na celu zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych, które mogą wykryć choroby na wczesnym stadium oraz zapobiec ich groźnym powikłaniom. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców, a szczególnie wśród ludzi starszych. Radny Rady Miejskiej w Jaworznie Maciej Bochenek mówi o pozytywnych zmianach, które w ostatnim czasie zaszły na osiedlu Podłęże. Dotyczą one ulicy Wilczej oraz ulicy Towarowej. Po wielu jego interpelacjach w tej sprawie wreszcie udało się poprawić obie ulice i polepszyć komfort mieszkańców. Maciej Bochenek chciałby pochwalić i podziękować Miejskiemu Zarządu Dróg i Mostów, którzy wykonali te prace. Jest to naprawdę kawałek fantastycznie wykonanej drogi, bezpiecznej dla mieszkańców, który tam jest. Na ulicy Wilczej został wyremontowany chodnik. Powstały tam również nowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, co poprawiło przejazd samochodów. Fajnie się zrobiło, bo wykonano chodniki, remont chodników, miejsca postojowe, które ułatwi tam mieszkańcom ulicy Wilczej. Tu chodzi o ten odcinek od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piłsudskiego, gdzie będzie teraz możliwość przejazdu, a kiedyś po prostu jeden pas jezdni był wycięty przez samochody, bo nie było tam miejsca, możliwości zaparkowania. Teraz to jest takie już użytkowe, bardziej profesjonalne. Dziękuję za to również Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów, no przez to Urzędowi Miasta, że w końcu te interpelacje przyniosły taki fajny skutek. Na ulicy Towarowej powstało nowe przejście dla pieszych, tuż przy dojściu do Velostrady. Niewątpliwie poprawi to bezpieczeństwo
bezpieczeństwo pieszych w tamtej okolicy, szczególnie dzieci udających się do pobliskiej szkoły podstawowej nr 7 w Jaworznie. Był kłopot z przechodzeniem dzieci pomiędzy podłęże 1 i osiedle podłęże 2, gdzie jedne chodzili do siódemki, jedne do dwójki. Tam było niebezpiecznie, bo tam nie było miejsc przejścia. No, dzieci przechodziły zgodnie z przepisami, jeśli nie ma, no to przebiegały przez ulicę. Wcześniej w tej okolicy przeprowadzono cząstkową wymianę nawierzchni oraz wykonano progi zwalniające. Do nowego przejścia dla pieszych powstał również krótki odcinek chodnika. Potężne deficyty kadrowe w służbie zdrowia skutkują przemęczeniem lekarzy. Wprowadzenie unijnych limitów czasu pracy spowodowały konieczność zamknięcia części placówek. Unijne przepisy regulują, ile powinniśmy pracować w ciągu doby oraz w wymiarze tygodniowym, ile powinniśmy odpoczywać, niezależnie od funkcji, którą sprawujemy w szpitalu jako pracownicy ochrony zdrowia. Dotyczy to tak samo lekarzy, jak i pielęgniarek zatrudnionych na etatach. Gdybyśmy chcieli stosować te przepisy w życiu, okazałoby się, że niestety część placówek należy zamknąć z dnia na dzień z powodu deficytów kadrowych. Stąd pojawiają się różne metody pracy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, czyli możliwość pracy na kilku etatach, możliwość wyboru umów cywilnoprawnych, innych form zatrudnienia. To powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć lekarza, który by pracował 140 czy 160 godzin miesięcznie. Większość pracuje więcej, chociaż nie zawsze chce. Czasem po prostu musi, żeby zagwarantować płynność pracy szpitala. 7,35 to jest wymiar godzinowy pracy dziennej, przy czym potrzebny jest odpoczynek, jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej 11-godzinny w ciągu doby. To powoduje, że w przeliczeniu na etat jest to około 140-160 godzin w wymiarze miesięcznym. Bardzo łatwo jest to przekroczyć, pracując chociażby w systemie dyżurowym, bo jeżeli pracujemy 24 godziny, to de facto pozostaje nam jeszcze jeden, maksymalnie dwa dni pracy w tygodniu, żeby tę normę wypełnić, a w pozostałe dni pracy też ktoś musi pracować. Podstawową bolączką jest deficyt kadrowy. Oczywiście od tego trzeba wyjść. Pewnie każdy z nas nie chciałby zostać bohaterem i tytanem pracy i chciałby pracować te wymagane 140-160 godzin, oczywiście utrzymując adekwatne wynagrodzenie. Wciąż toczy się dyskusja o tak zwanych trzech średnich krajowych jako podstawie wynagrodzenia dla lekarza specjalisty i pewnie wtedy okazałoby się, że jeżeli my skorzystalibyśmy z tego benefitu, który oferuje nam system, że zabrakłoby połowy lekarzy w naszym kraju. Zmęczony lekarz to niebezpieczeństwo dla pacjenta. My nie chcemy być zmęczeni, bo wiemy, że wtedy jakość pracy, jakość świadczonych przez nas usług jest suboptymalna. I każdy z nas chciałby znaleźć czas dla siebie, dla swoich bliskich, ale jednak wciąż pamiętamy o tym, że pracujemy dla pacjentów i nasze decyzje muszą być w tym sensie wyważone. Zatem też decydujemy się sami na większą liczbę przepracowywanych godzin, żeby pomóc społeczeństwu, żeby pomóc pacjentowi, bo jednak wciąż wśród nas są osoby, które wybrały ten zawód z powołania, z niesienia pewnej misji. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękujemy i do zobaczenia już jutro.